Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie zaprosiłem Steve'a Rogersa. To wciąż Sebastian Seb de Celeb. Let we go! Dzisiaj jedziemy z kolejnym zapachem, tym razem Bułgarii Aqua Amara i stawiam pytanie retoryczne, czy jest to miłość, czy nienawiść od pierwszego powąchania. Butelka okrągła i płaska, jak wszystkie z linii właśnie Aqua. Z przodu napisane Aqua Amara tutaj na atomizerze Bułgarii. Z tyłu również wygrawerowane Bułgarii. 1/3 butelki w chromie. 2/3, tak jakby cynkowy kolor, przezroczysta butelka i widać, ile jest zapachu. Atomizer. Dokładnie tak. Pierwsze wrażenia z tego zapachu robiłem dawno temu i jest to po prostu skórka mandarynki i neroli, czyli gorzki pomarańcz. Cytrusy. Dużo cytrusów, bo wiesz, ja i cytrusy. Przejdźmy szybko do nut. Tutaj właśnie w Bułgarii Aqua Amara mamy mandarynkę z Sycylii. W środku znajdują się nuty wodne i właśnie wspomniane wcześniej neroli. I na samym dole mamy olibanum, patchouli z Indonezji oczywiście, międzynarodowe towarzystwo. Cena, mnie udało się kupić ten zapach za około 150 zł, czyli około 30 funtów, a strona, na której to zakupiłem, poniżej. W tym przypadku tutaj 50 ml. Projekcja i długotrwałość tutaj zdecydowanie nie rozczarowuje. Do 8 godzin pozostaje to na skórze, 2 godziny projekcja ze skóry w miarę solidna, później umiarkowana, czyli bardzo dobra jak na świeży zapach. Perfumy, które zostały stworzone w 2014 roku, należą do kategorii oczywiście wodno-drzewne. Odłam od oryginalnego oczywiście Aqua, zapach, który wnosi nowy trend do zapachów wodnych. Pan Cavalli wzbogaca właśnie kompozycję tą ciekawą nutą neroli, pozostawiając przy tym oczywiście ten klimat śródziemnomorski. Słońce wyszło, mam nadzieję, że wciąż widać moją twarz. Komplementy. Jeżeli chodzi o komplementy Bułgarii Aqua Amara, tak, dużo. Głównie od osób, które znam, nie zdarzył mi się komplement od nieznajomego na ulicy. Jak pachnie ten zapach? Jakbyśmy mieli na sobie taki dodatek świeży, seksowny do pewności siebie. Na początku jest trochę agresywny, tak jakby obrana skórka właśnie z tej mandarynki. Lekko gorzkawy, ale bardzo świeży. Łatwo odróżnić ten zapach od innych. Jest w nim coś magicznego. Kto mógłby go nosić? Pewny siebie facet, który podjeżdża na randkę Fiatem 500 i ma to głęboko. Faceci, którzy lubią się wyróżniać. Na jakie okazje? Moim zdaniem Aqua Amara jest zapachem bardzo wszechstronnym. Możemy go używać od słonecznych dni, po wilgotne wieczory, randka, spacer, piknik, ale również kolacja przy świecach i nawet plaża. Podsumowanie. Dla mnie osobiście miłość od pierwszego powąchania. Ale mimo mojego personalnego gustu nie poleciłbym tego zapachu jako zakupu w ciemno. Nie wszystkim będzie się podobał, zwłaszcza ta nuta tej neroli, tej gorzkiej pomarańczy. Mój werdykt, czy powinniśmy go unikać, czy powinniśmy go rozważyć, dodać do listy, czy po prostu kupić. Wydaje mi się, że powinniście dodać go do listy. Bułgarii Aqua Amara, raz jeszcze, wspaniały zapach. Polecam, dodajcie go do listy. Sebastian, a.k.a. Steve Rogers, Seb de Celeb, peace.